Pierwsza dekada XXI wieku w wykonaniu hokejowej drużyny GKS-u Tychy to brązowe medale w roku 2002 i 2004, pamiętny tytuł Mistrza Polski z roku 2005, a następnie seria finałowych upokorzeń i przegranych z lat 2006, 7, 8 i 9. Słynne zatrucie srebrem, ćwiczone jeszcze czterokrotnie aż do 2017 roku. Oceniając tamte lata, trudno uciec od konstatacji, iż efekty i wyniki były wielce nieadekwatne w stosunku do wydatkowanych, by nie rzec utopionych przez miasto pieniędzy w hokejową sekcję. Ale rzecz jasna, tyska drużyna dostarczała także kibicom wiele emocji, niezapomnianych wrażeń oraz setkę powodów do dumy. Jedno z najbardziej niezwykłych spotkań odbyło się na tyskim lodowisku w niedzielę, 17 września 2006 roku. Początek sezonu zasadniczego. Tyszanie, jako wicemistrz Polski, potykali się z brązowym medalistą nowotarskim Podhalem. Do 31 minuty spotkania szarotki robiły z Tychami co chciały, wbijając bezradnym trójkolorowym 5 goli. I wtedy tyska drużyna napisała historię tego meczu. Warto po latach przypomnieć niesamowity przebieg tego spotkania, jak i żywiołową atmosferę na trybunach, kiedy to zwykły ligowy mecz urastał do rangi wojny, co pozwalało tyskim kibicom w pełni zasłużenie mianować się hokejową stolicą Polski. Artur Gwizdź, na razie nie decydują się na strzał Tyszanie. Jest jednak bramka, a zatem powodzenie sprawdziło się. Artur Szustarczyk, 1-5 po 23 sekundach kary Jacka Zamońskiego. GKS Tychy zdobywa pierwszego gola w mecz. Teraz Jakubik, dobra, szybka akcja Tyszan, Piotr Sarnik. Zamieszanie i jest gol! Jest gol, Lemanowicz. No wyraźnie złapali wiatr w żagle Tyszanie. Zastrzelowali dokładnie minuty. Wystrzeli z drugiego gola. Myślę, że widowisko na tym zyska. Tyszanie odzyskują jeszcze nadzieję na nawiązanie walki. Tomasz Wołkowicz. Tomasz Wołkowicz znalazł się sam przed Dawidem Lemanowiczem. Nie wykorzystał tę szansę. 27-letni napastnik w poprzednim sezonie w Unii Oświęcim. Po raz drugi pokonuje nowotarskiego bramkarza. Ostatnie 5 sekund drugiej tercji spotkania. Jeszcze przed szansą Tyszanie. Piotr Sarnik, czy zdąży zakończyć akcję strzałem? Tak. Czy ta bramka została zdobyta przed końcową syreną? Tak. Sędzia Krzysztof Rzeżycha pokazuje w kierunku bramki, a zatem w ostatniej sekundzie drugiej części gry hokeiści tyskiego GKS-u zdobywają gola, no i w znacznie lepszych nastrojach zjeżdżać będą do szatni niż po tercji pierwszej. 3-2 w drugiej tercji wygrywa tyski GKS, no i dodajmy, że Tyszanie przegrywali już w tym meczu 0-5, a teraz po strzałach kolejno Sztutarczyka, Wołkowicza i przed chwilą w ostatniej sekundzie tej tercji Piotra Sarnika zmniejszają rozmiary porażki, jest już tylko 3-5, no i myślę, że w trzeciej tercji będziemy jeszcze świadkami bardzo ciekawego spotkania. Jeszcze trwa konsultacja Krzysztofa Rzeżychy z arbitrami pomocniczymi, ale wydaje mi się, że chyba wątpliwości nie będzie. Strzał Sarnika, krążek pod pachą Lemanowicza wpada do bramki. Jeszcze trwają konsultacje, no już nie ma zespołów na lodzie, ale czekają obaj kapitanowie, zarówno Parzyszek, jak i Jarosław Różański. Rozmawia z sędzią pomocniczym sędzia Krzysztof Rzeżycha. No i poczekamy jeszcze na decyzję. Sędzia odmierzający czas jeszcze zjedzie do szatni. Parzyszek pokazuje kibicom, że wszystko jest w porządku, zatem pierwsza, druga tercja. Minuta i 29 sekund gry w trzeciej tercji za nami. 5-3 dla Wojasa Podhale, a po pierwszej tercji wydawało się, że szarotki zmiotą stawli zespół tyskiego GKS-u. Tymczasem 4 na koncie GKS-u, a gola zdobywa Mariusz Jakubik. A zatem zaledwie 11 sekund przebywał na ławce kary Jacek Zamoyski. Tyle czasu potrzebowali Tyszanie, aby pokonać po raz czwarty w tym meczu Dawida Lemanowicza. Bardzo
dobra akcja. Mariusz Jakubik. Nie popisali się tutaj nowotarscy obrońcy. Środkowy tego ataku tyskiej drużyny. Praktycznie sam przed nowotarskim bramkarzem. Dobrze z backendu umieszcza krążek w bramce rywali. Lemanowicz rozciągnął się jak długi. Brakuje treningu na własnym lodzie. Kuc! Kuc! I 5-5! Niewiarygodny mecz nam się tu zrobił. Zatem już po 4 minutach ostatniej części gry Tyszanie odrabiają straty. A w roli napastnika obrońca Jarosław Kuc, który dzisiaj po raz pierwszy występuje w tym sezonie po kontuzji. Dawid Lemanowicz bezradny po raz kolejny. A Tyszanie rozpędzeni od 30 minuty i 37 sekundy, kiedy stracili 5 gola, tylko oni punktują rywala. Ślusarczyk, Wołkowicz, Sarnik, Jakubik i Kuc strzelają gole dla drużyny tyskiego GKS-u. Szarotki prowadziły już 5-0 i jeśli przegrają to spotkanie, to do kogo mieć pretensje? Remis 5-5 na 9 minut i 44 sekundy przed końcem spotkania. Jeśli takim wynikiem skończy się mecz po 60 minutach, będziemy świadkami 5-minutowej dogrywki. No i ona w zależności od tego, jeśli wyłoni zwycięzcę, to zespół zwycięski otrzyma 2 punkty, przegrany 1. Natomiast jeśli któryś zespół wygra regulaminowych 60 minut, tak, to wygra za 3 punkty. Warto więc grać o pełną pulę, ale warto też grać o remis, bo ten remis w dogrywce daje już jeden pewny punkt. Piątka Nowotarżan. Teraz udaje im się wprowadzić do tego strefy ataku. Martin Wolfnik, Rafał Troka ustawiony na linii niebieskiej. Martin Kaczysz w środku. Nadal mieszają nowotarscy napastnicy. Rafał Troka nie zdecydował się na strzał. Kaczysz i gol! Ależ piękne uderzenie. Piękne uderzenie czeskiego napastnika nowotarskiego Puthala. Marian Kaczysz. Tyszanie zdołają po raz kolejny doprowadzić do wyrównania. Zaskakujące uderzenie Krzysztofa Majkowskiego. Czyżby gol? Tak, a zatem bardzo szybko Tyszanie odrobili straty. 52 minuta. Wydawało się, że niegroźne uderzenie w kierunku nowotarskiej bramki. Spójrzmy raz jeszcze na tę akcję. Nie ma wątpliwości. Krążek całym obwodem za czerwoną linią. I po raz kolejny na Lemanowicza panuje remis. Błąd Lemanowicza, nie ma dwóch zdań. Popatrzmy, strzał, krążek na ciele. Zanim zobaczył go Lemanowicz, było za późno. Majkowski i 6-6. Ale udało się więc Tyszanom zdobyć gola, kiedy grali w piątkę przeciwko trójce rywali. Teraz doprowadzają jednak ponownie do wyrównania, kiedy siły na lodowisku były wyrównane.